Dzień dobry, kochane rybaczki. Zacznę dzień od kawy i od przywitania się z wami. Jestem trochę spuchnięta, ale to z tego względu, że późno w nocy oglądałam wczoraj Dziewczynę z portretu. Cudowny film o miłości, o prawdziwej miłości, bezwzględnej, że można kogoś kochać, jak to się mówi, po sam grób, bez względu na wszystko, przetrzeć próbę właśnie wszystkiego. Piękny film. Oczywiście jest to film dramat, jest to film, jest to biografia pewnej osoby właśnie. Nie jest to film dla wszystkich, dlatego że tam mogę powiedzieć tyle, że co? Że nie robię sobie kawy. Powiedzieć tyle, że musicie to zobaczyć. Ja strasznie płakałam. No, czasami nawodzi mnie ochota, żeby obejrzeć taki film właśnie w takiej dziedzinie. Taki dramat. Aha, została jedna kawa. Ta. To ja sobie zrobię i zostawię Miśkowi. A jutro jak Jezu, nie widać mnie w ogóle. Przepraszam. Słuchajcie. 3,49. Kawa. Kawa. Szkoda, że tam są chyba tylko trzy rodzaje, bo to w Islandzie. Świetna. Wyciągnęłam dwie czarne. Brrr. Tak to o. Jest tańsza niż w Aździe, bo w Aździe jest 3,99 albo 2 za 7. Także tańsza, dużo tańsza. Okej, kochani, dzisiaj będzie taki dzień, wiecie, no jak to przy poniedziałku, sprzątanie. Sprzątanie, pranie, prasowanie, gotowanie, bla, 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 odpisywanie na komentarze, robienie ankiet, robienie jedzenia i zawożenia Miśkowi, bo to jest właśnie dzień akurat, gdzie jedzie. Także do zobaczenia później. Miłego dnia, robaczki. Ściskam was. I mamy przepiękną pogodę. Ja niestety cały dzień przespałam. Wróciłam teraz... A to w nocy zrobił. Nie, to zrobił rano, ja mu zabierałam. No ubierz się, Ania. Znaczy rozbierz się. Przyszliśmy teraz z Russellem ze szkoły. On zaraz się przebierze. Tylko taki był głodny, że drugiego banana wcina. Miałam nagrywać coś. Mam dużo roboty w domu, ale niestety zmogło mnie. Musiałam iść położyć się. Z mojego dnia. Mam nadzieję, że jak wypiję kawę, trochę się obudzę. Aczkolwiek nie wiem, czy mam. Chyba tą z ekspresu się napiję. A już sama nie wiem. Mam dzisiaj strasznie dużo roboty. Dobrze, że nie miałam w planach. Mamo. Słucham, kochanie. Zmieniłam zdanie. Jakie? Pierw na dwór. Pierw idziesz na dwór? No dobrze. Ale musisz się też przebrać. Pozwalam ci, bo i tak idziesz na dwie godziny, to odpoczniesz sobie. Dobrze, mamusia ci pozwala, dlatego że jest piękna pogoda, a zaraz może się zmienić, prawda? Widzicie, jaką mam tutaj zmarszczkę, która się rzuca w oczy? No, wiecie. I bardzo ładny jest na dworzu. Piękny jest na dworzu, tak. Mamusia nie pamięta, jak jest taka pogoda, to trzeba korzystać. Trzeba korzystać. Tak? Trzeba. Dlaczego kupiasz to? W ogóle nikt nie używa. Bo nikt nie przyczepił. Mamusia to potrzebuje. Wiesz? A kiedy przyczepimy? Nie wiem, zobaczę. Na moje urodziny? Czy to jest za dużo? Za dużo. Masz dopiero w sierpniu urodziny. No i coś, widzicie, tak to jest z dziećmi, skupiam wątek. Mam dużo, dużo roboty. Na pewno coś zrobię, na pewno nie położę się, bo tak już, wiecie, wziąłam tabletki. No. Także dzisiaj będzie tylko vlog, nie będzie dodatkowego żadnego filmiku. Ale z tego, co widzę, to
to nie za bardzo nadążacie za mną, żeby te filmiki oglądać na bieżąco. Chociaż i tak fajnie to poszło. Nie spodziewałam się, że każdy będzie zaglądał co do każdego mojego filmiku. Super, dziękuję. Przyszedł mi list ze szpitala. Mam chyba na 16, muszę jeszcze raz sprawdzić marca. I... no i na razie tyle. Idę pić kawusie, znowu na jakieś komentarze, odpowiem tak na raty. Przepraszam Was z góry za to, ale myślę, że to nie jest problem. Dla Was ważne, żebym odpowiadała. Także do zobaczenia później. Trzymajcie się. Pa, pa. Dzisiaj będzie bardzo króciutki ten vlog. Nie czuję się najlepiej. Dostałam jakiegoś szału dosłownie na psa. Zobaczcie. Dorosły pies. Mało tego. Przyszedł Rasela kolega, bawili się razem i złapał szałkę taką i mu pogryzł. Wiecie co, jak się czułam? Okropnie się czułam, no bo zniszczyło zabawkę dziecku. Dostał w zamian taki nóż plastikowy do zabawy, no bo powiedział, że ale fajny, no to dałam mu Raselowy. Ja strasznie się czuję, mam takiego doła, mam... Tak, wiem, każdy ma cień gorsze i lepsze dni. Nieważne, nie będę o tym rozmawiała. Tak naprawdę to... Sępy się tylko czają. W sensie, żeby było źle dla mnie. Chodziło mi o to, że zrobiłam już obiad, Miśkowi zawiozłam też jedzenie. Obiad, jak widzicie, szpinak, ziemniaki z sosem i kotlet z piersi kurczaka. Kochani, przepraszam, że taki krótki, dziwny ten vlog, ale no nie układa mi się od poniedziałku. Jutro jadę na zakupy, więc mam nadzieję, że mi się humor poprawi. Także do zobaczenia. Życzę Wam wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia i uśmiechu. I uśmiechu pomimo wszystko. Uśmiechajmy się. Mi się wszystko skumulowało, strasznie wybuchłam. Jestem, przy tym wszystkim strasznie jestem nerwowa ostatnio, strasznie. Już mi głowa rozbolała, muszę się położyć. Do zobaczenia jutro. Dzięki za wszystko. Pa.